Szkolne grupy, ale i mnóstwo zwiedzających indywidualnych spotkało się we wtorek z koneckimi policjantami w komendzie powiatowej przy ulicy Łaziennej. Dzień otwarty okazał się być hitem. Gości oprowadzał po budynku funkcjonariusz, który opowiadał o służbie policjanta. Zainteresowanie taką formą spędzania wolnego czasu było bardzo duże. W przeciągu kilku godzin konecką jednostkę odwiedziło blisko 150 gości. Zainteresowanie olbrzymie. Spodziewaliśmy się, że będzie dużo osób chętnych, ponieważ zgłaszały się one do nas w zorganizowanych grupach. Nie spodziewaliśmy się jednak, że będzie aż tak duże zainteresowanie. Przyjechały do nas Szkoła Podstawowa z Radoszyc, Gimnazjum z Miedzieży, ZDZ, klasa o profilu policyjnym, a także osoby, które Dzień Wagarowicza postanowiły spędzić w komendzie, porozmawiać z policjantami na temat naszej pracy, wysłuchać tego, co mamy do powiedzenia. Bardzo dużo osób było zainteresowanych informacjami, w jaki sposób mogą dostać się do policji, jak ciężko jest się tutaj dostać, jakie wymogi należy spełnić. Z naszą kamerą towarzyszyliśmy grupie z drugiego liceum ogólnokształcącego w Końskich, która między innymi spotkała się z technikiem kryminalistyki Arturem Nowakiem. Te pomieszczenia, które są tutaj, są odpowiednio wyposażone do pracy technika. Czyli po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zebraniu odpowiednich śladów, my przywozimy te ślady tutaj, prawda, i tu je obrabiamy. Przede wszystkim są to forma dokumentacji obrazu, czyli zdjęcia. Zdjęcia bądź zapisy na kamerach wideo. Technik kryminalistyki na miejscu zabezpiecza ślady związane ze zdarzeniem oraz dokumentuje całe zdarzenie. Czyli przede wszystkim robimy to w formie zapisu aparatem cyfrowym, tak bądź kamerą. Mamy na wyposażeniu no, w miarę dobrej klasy aparat Nikon, jest to lustrzanka cyfrowa. Także dokumentujemy zdjęcia. Do tego mamy, wiecie co to jest? To jest przyrząd skalowy. Skalówka kątowa, prawda? Która określa po przyłożeniu danego śladu wymiary tego śladu, prawda? Odwiedzający komendę mogli też wysłuchać wykładów, choćby dotyczących tego, jak zostać policjantem. Prowadził je komisarz Mariusz Świeca, naczelnik Wydziału Prewencji. Wszelkiego rodzaju kursy, na przykład zawodowe, będziemy kierować my, jako policjanci. Bo wymagają tego na przykład pani predyspozycje, ponieważ sprawdza się pani jako policjantka ruchu drogowego, w związku z tym potrzeba pani wyszkolenia w zakresie kontroli pojazdów ciężarowych i pojedzie pani na kurs taki specjalistyczny, który umożliwi pani i pozwoli pani uzyskać wiedzę specjalistyczną z tego zakresu. Każdy z odwiedzających z ciekawością słuchał przekazywanych informacji. Zainteresowanym opowiedziano, czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja Moja Komenda. Przygotowane było specjalne stoisko dotyczące praw człowieka. Dla młodzieży chcącej służyć w policji przygotowano materiały oraz poinformowano, od czego zacząć starania w dostaniu się do tej formacji. W ramach propagowania historii i tradycji policji zaprezentowano materiał wideo pokazujący, jak zmieniał się wizerunek policjanta od momentu powstania Policji Państwowej po czasy obecne. Dzień otwarty w KPP Końskie odbył się w ramach akcji Służąc niesiemy bezpieczeństwo.